teraz porozmawiamy o tak naprawdę bardzo ważnym problemie, o którym nie zdajemy sobie sprawy, ponieważ podobno aż 90% Polek ma źle dobrane biustonosze. Izabela Zakutowa, brafiterka, opowie, dlaczego tak jest i jak temu zaradzić. Czyli zaczynamy od problemu. Zaczynamy od problemu. Przede wszystkim musimy postawić na jakościowe biustonosze. Oczywiście rozmiar to jest całkowita baza, tak, on powinien być dobrze dobrany. Zaraz możemy przejść przez punkty, czym powinien się charakteryzować dobrze dobrany biustonosz, ale przede wszystkim biustonosz powinien być biustonoszem jakościowym. I takie znajdujemy w dedykowanych salonach brafittingowych. One stawiają właśnie na oferowanie biustonoszy, które są gwarancją i inwestycją w długi okres użytkowania, w wygodę i w dobre samopoczucie. Ale powiedzmy konkretnie, co to znaczy dobry biustonosz? Na przykład z ilu części składa się taki dobry biustonosz, a ten z sieciówki, no właśnie, nie jest właśnie dobre. To jest ta cała różnica w cenie, tak? Kiedy patrzymy, czemu ten biustonosz w tym sklepie brafittingowym tyle kosztuje? Kosztuje tyle, bo właśnie ilość komponentów jest o wiele wyższa w porównaniu z tym sieciówkowym. Dobre, jakościowe biustonosze mają co najmniej, tak średnio, 35 elementów. I teraz ilość tych elementów jest znacznie wyższa w stosunku do tych sieciówkowych, które mają najwyżej kilkanaście elementów. Również na cenę wpływa jakość tych komponentów. W jakościowych biustonoszach materiały, te wykończenia, regulatory, fiszbiny. Dokładnie, są o wiele lepszej jakości. Możemy przejść przez poszczególne... Dodatkowo powiedzmy o czymś bardzo ważnym, ponieważ fiszbiny, jeżeli są źle zakończone, są za ostre, to mogą nas po prostu skrzywdzić, mogą zrobić nam tutaj rany. O. Mam właśnie tutaj taki przykład, to jest taki biustonosz, który już jest... stracił swoją żywotność zupełnie, ale to jest właśnie słabo jakościowy stanik. I tak, zobaczmy, jak on jest zrobię skończony. To, co pewnie kobiety zwykle robią, czyli ano to ja sobie te fiszbiny wyjmę. Albo sobie wyjmę, albo sobie zaszyję, ale jak już raz ta fiszbina wyszła, nie ma mocnych, ona i tak wyjdzie. Tak wygląda fiszbina w biustonoszu jakościowym. Ona jest obłozakończona, ona jest zalaminowana dodatkowo, tak? W wyniku czego ta fiszbina, ona normalnie rotuje troszeczkę sobie tutaj na ciele, jak mamy miseczkę i biustonosz założony. Ona, tam w kanaliku fiszbinowym jest zawsze troszeczkę więcej miejsca, żeby ona się miała miejsce na poruszanie. Niemniej jednak, jeżeli ona jest tak zakończona na ostro, to ona będzie... kłuć, przekłuwać, no i w końcu prędzej czy później przebije ten czyli może nam uszkodzić skórę, a czy może powodować również źle dobrany stanik, migreny, bóle pleców? Ale oczywiście, oczywiście, jeżeli biustonosz, przede wszystkim najważniejszą rzeczą w biustonoszu jest pas obwodu biustonosza, czyli to, co zapinamy na plecach. Patrycja, odwróć się, dobrze? Tak powinien być dopasowany w dobrze dopasowanym biustonoszu, czyli mamy... tylny pas wyrównany z przodem miseczek, na jednym poziomie. On nie zachodzi na łopatki, czyli nie unosi żeby to się. Wszystko uszeregować. Musimy mieć przede wszystkim dobrze dobrany, jak chcemy kupić dobry biustonosz, dobrze dobrany obwód dokładnie do siebie. Miseczki muszą być szerokie, tak? Gdzie się powinna kończyć miseczka? Miseczka powinna obejmować pierś u podstawy piersi. Ona może mieć różny stopień zabudowania, może być bardziej zabudowana, zakrywać całą powierzchnię piersi. Wtedy mówimy o takich full cupach. Może być bardziej wycięta i z niskim zabudowanym mostkiem, tak jak na przykład tutaj mamy na Adze taki krój plancz, ale miseczka nie powinna mieć żadnych pustych przestrzeni, ona powinna zabezpieczać pierś, nie powodując tego efektu podskakiwania takiego. To, żeby to pokazać, zatrzymajmy się na chwilę i zobaczmy film. Pierwsze wideo, które pokazuje nam modelkę ze źle dobranym biustonoszem w małym rozmiarze. W małym rozmiarze. Szczupła. Tak. I widzimy w tej chwili... miseczki są źle dobrane. Miseczki, tak naprawdę wielkość miseczki wcale nie jest źle dobrana. Problem jest w tym, że to jest rozmiar 75B, który no właśnie na takiej średniej wielkości piersi przeważnie jest wybierany w sklepach sieciówkowych, bo te sklepy sieciówkowe nie oferują węższych obwodów. Czyli powinno to wyglądać w ten dokładnie sposób? Dokładnie. Więc tutaj mamy dla porównania rozmiar 65E. To jest rozmiar 65E. Zobaczmy, Aga, unieś ramiona w górę. Teraz widzimy, że miseczki nie odchodzą od ciała. Tak. Obwód jest stabilnie dopasowany wokół ciała, w wyniku czego możesz się odwrócić i pokazać, wokół czego on utrzymuje miseczki, zakotwicza je na klatce piersiowej. One nie mają prawa przemieszczać się, więc niezależnie co robimy, czy sięgamy po książkę z górnej półki, czy zawiązujemy buty, bądź biegniemy do autobusu, miski są umiejscowione stabilnie, a piersi uwagę, nie wymykają jeżeli się. Mogłabyś stanąć bokiem do naszej kamery, drodzy państwo, zobaczmy, ta miseczka kończy się pod pachą już. Tak, bo tam jeszcze, tutaj mamy jeszcze tkankę mamy piersiową. Jeszcze tkankę piersiową. Tkanka piersiowa to nie tylko to, co wystaje z przodu, tak? Ona się rozciąga tutaj jeszcze dość często właśnie w tym rejonie. I teraz źle dobrany biustonosz przy większym rozmiarze, zobaczmy.
Tutaj mamy przykład właśnie na figurę taką plus size, biustonosz w rozmiarze 90D. Niestety znowu w sieciówkach nie możemy znaleźć spersonalizowanej rozmiarówki, taki do potrzeb właśnie akurat tutaj figury Patrycji. Patrycji rozmiar to 80F. Mamy, brytyjski w sumie tutaj mamy, ale na przeliczenie polskie to jest 80G nawet, tak? Liczy się nie tylko rozmiar, ale również jakość tych materiałów. Jak widać u Patrycji mieliśmy taki duży efekt podskakiwania piersi, tak. Więc każdy krok będzie powodował to, że one nie są po prostu odpowiednio zabezpieczone. Przepraszam cię bardzo, czy mogłabyś teraz tak delikatnie podskoczyć i pokazać, jak to wygląda? No właśnie, czyli to jest już różnica jest całkowicie kolosalna, inna tak? jakość. I przede wszystkim jakość sprawdzamy, jak jesteśmy w sklepie, to jest ten biustonosz, który miała Patrycja na sobie. Właśnie rozciągnijmy sobie ten obwód, tak? Zobaczmy, jak on się rozciąga. Jeżeli on w momencie zakupu w ten sposób nam pracuje, tak mocno się rozciąga, to on bardzo szybko, z każdym użytkowaniem i praniem, on będzie jeszcze bardziej się naddawał. No i niestety właśnie nie zatrzyma, nie zakotwiczy tych miseczek stabilnie na ciele. Proszę, spójrz również w tym biustonoszu, zobacz, jak ten się rozciąga, tak? Bardzo mocno. I dla porównania, zobaczmy w czymś takim, tak? Tutaj mamy sprężystość. Czyli tak? Podsumowując, ważny jest obwód pod biustem. Miseczka powinna kończyć się pod pachą. Powinno być dobre dopasowanie samej miseczki do piersi. Tak, miseczka powinna, fiszbina powinna okalać pierś u podstawy, nie powinna się w nią wbijać absolutnie. I biustonosz powinien być wykonany z dobrych materiałów, fiszbiny zalaminowane, a nie takie ostre zakończenia. Tak, sprężysty materiał w obwodzie, sprawdzamy tę sprężystość. On powinien się nadawać, ale nie za bardzo, on powinien fajnie wracać. I jeszcze na koniec powiedz nam, taki dobry biustonosz, na ile nam wystarcza? Dobry biustonosz to inwestycja na długi czas. To jest co najmniej 200 noszeń, jeżeli o niego odpowiednio dbamy. 200 noszeń. 200 noszeń. I już tłumaczę, co oznacza odpowiednie dbanie o biustonosz. Oznacza to, że po pierwsze odpowiednio go pierzemy w temperaturze do 35 stopni przy użyciu odpowiednich delikatnych środków do prania bielizny, ale też rotujemy go. Musimy mieć co najmniej 3 biustonosze codzienne, które na zmianę używamy. Nam na I wtedy lata. Na 2 lata mamy Świetnie. Po prostu luz. Dziękuję ci bardzo za wszystkie rady. Bardzo ważne.